Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym Ci właśnie pokazać prawie, że najnowszy nabytek ze stajni Sony, z mojej stajni, a mianowicie z Sony Alfa 6400, które będzie powoli zastępowało starszego brata, czyli Alfa 6500, który ładnie sobie stoi tam i mnie nagrywa. Natomiast muszę Ci powiedzieć parę zdań, dlaczego zdecydowałem się na ten zakup, na tą inwestycję, a mianowicie rewelacyjny autofokus. To po prostu coś, do czego starszy brat się nie może równać. Jeżeli już zrobisz priorytet twarzy, nastawisz obszar ostrości na szeroki, to nie ma siły, abyś miał jakiś problem z nagrywaniem siebie, prawda? Jedyna rzecz, jaką musisz zrobić, to ten flip screen, który też jest nowością, przesunąć w tą stronę, ale nie patrz raczej na ten flip screen, jak ja patrzę teraz, a patrz bardziej w obiektyw. Ponieważ urządzenie ma służyć do vlogowania, także postaram się zrobić takie vlogowanie ad hoc, bez jakiegoś wielkiego skryptu i parę uwag, a mianowicie 6400 przyszedł, jakby to powiedzieć, jako downsize do 6500. No, prawdopodobnie związana jest z tym cena. Także, ponieważ brakuje mu IBIS, ale czy to IBIS jest aż tak potrzebne dla vlogującego? Być może jest, być może nie jest. Sam musisz zadecydować. W tej chwili to, co kupiłem, kosztowało 5000 wraz z kitowym obiektywem, 16,50. Natomiast najtańszy Alfa 6500 kosztuje chyba około 5500. Także albo możesz spokojnie zainwestować w gimbal, jeżeli Ci to jest bardzo potrzebne, no albo zdecydować się na znacznie tańszy 6400. Z jakichś zalet tego aparatu nie masz już tego ograniczenia półgodzinnego, że pół godziny cyk sprzęt Ci wysiada, wyłącza się. Natomiast tutaj możesz i nagrywać, i nagrywać, i nagrywać. Wprawdzie takich filmów tam raczej za dużo półgodzinnych człowiek nie nagrywa, czy dłuższych, no ale może się zdarzyć i wtedy nie potrzebujesz przerywać swojej roboty, podchodzić do aparatu, włączać go jeszcze raz i po prostu walisz i do dzieła, prawda? Druga sprawa, tak naprawdę nie potrzebujesz drugiej osoby do obsługi. Po tym, jak już masz ten flip screen, być może zobaczysz, że moja gębula jest cały czas w ostrości, prawda? Jest cały czas w ostrości, powinna tam latać takie czerwony kwadrat, nie czerwony, tylko powinien latać taki prostokącik czy kwadracik. Gdzie bym się nie ruszał, to cyk, robię tutaj jakąś, mam nadzieję, że ostrość złapało na rękę, odsłaniam, ostrość na rękę, odsłaniam. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak to tam będzie, ale zobaczę, czy to się sprawdza na flip screenie, czyli cyk, złapało ostrość i teraz złapało moją twarz, złapało ostrość na rękę. No, możemy jeszcze raz to, jeżeli Cię jeszcze nie zanudziłem, ręka i twarz. Co do zalet tego flip screena, no, nie ulega on zaciemnieniu, jak używasz 4K. To było problemem w tamtym Soniaku, natomiast tutaj z ręką na sercu muszę Ci powiedzieć, że ten problem jakoś rozwiązali. Rozwiązali też problem z przegrzewaniem się. Jak widziałeś jakieś testy na internecie, to
Alfa 6500 na pewno nie był tak zły jak Alfa 6300, którego oczywiście 6300 nie miałem, ale przegrzewało się ładnie i tyle. Flip screen ma swoje wady, ma swoje zalety. No, zaletą jest taką w ogóle, że jest. Jak już jest, to masz nagle tendencję patrzenia w ten flip screen, także być może zobaczysz mnie gapiącego się nieco wyżej w obiektyw niż powinienem, ale jak gapię się w obiektyw, to jest wszystko cacy. Natomiast ci, co mają problem z tym flip screenem, podjęli temat, że niestety blokuje go mikrofon. No i prawdą to niewątpliwą jest, natomiast jest też prawdą, że za parę groszy możesz kupić sobie różne takie wynalazki. Ja akurat nie kupiłem sobie gdzieś u Chińczyka, firma pod tytułem Ulanci, mają jakieś takie wynalazki, mają jakieś inne wynalazki, także za parę groszy możesz spokojnie problem ominąć. Nie ma 6400 IBIS, pewnie dlatego jest 6400, a nie 6700, czy 6600, czy 7000, ale za to rekompensują ceną. Tak jak powiedziałem, być może warto zainwestować w gimbala, jeżeli chcesz mieć jakąś tam super, hiper ten IBIS, prawda, czyli tą wewnętrzną, zapomniałem jak się to nazywa, stabilizację, prawda, ale jeszcze raz, poruszam się, nie ma siły, żebyś tam nie widział, że cokolwiek bym nie zrobił, twarz jest ostra, prawda. Podobno ta ostrość jest związana z tym, że wsadzili tutaj, między innymi związana z tym, że wsadzili tutaj jakiś najnowszy procesor z aparatów swoich pełnoklatkowych, profesjonalnych, zapomniałem z którego, chyba A9 czy jakiegoś innego, czyli porządny procesor w małym body i nagle możesz szaleć i sobie vlogować dowoli. Nagrywam w tej chwili z trzech źródeł. Z aparatu, gdzieś mniej więcej metr ode mnie. Tutaj nagrywam ładnie z tego mikrofonu. Aparat, który tam ci wskazałem, też ma Rodego. I oczywiście tutaj są dwa Rode, dwa shotguny. Będzie sprawa do porównania. Być może jest tutaj troszeczkę za głośno, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w postprodukcji. Także jakieś końcowe wnioski dla ciebie. Jeżeli wchodzisz do stajni Sony, to zdecydowanie radzę ci zacząć od Alfa 6400. Wad ma stosunkowo niewiele. Poza IBIS wszystko ma lepsze niż 6500 lub 6300. Na pewno posłuży ci jeszcze wiele lat. Oczywiście 4K, sprawa względna, czy potrzebne, czy niepotrzebne. Ja za bardzo nie używam, za długo się człowiek męczy przy renderowaniu filmów, natomiast być może to jest przyszłość, także przez najbliższe parę lat to 6400 ci będzie wiernie służył. Jak powiedziałem, flip screen fajny, można ominąć problem z aparatem, który, a w zasadzie nie tyle z aparatem, co z mikrofonem, który tu przeszkadza. Ponad pół godziny nagrywania, nieprzyciemniający się ten flip screen. No i przede wszystkim tańszy od Alfa 6500. Także na tym kończę. Wideo jest ad hoc, ponieważ miało pokazać, że Alfa 6400 jest dobrym aparatem do vlogowania. Jeżeli vlogujesz, to po prostu nachodzi ci jakaś myśl i cyk, cyk, bierzesz, włączasz i gadasz. Uruchamiasz to w prosty sposób. Natomiast
No, czy zachęci mnie to do częstszego vlogowania? Mam nadzieję, że tak. Ten jednak 6500 był taki trochę problematyczny. Nie mogłem za bardzo dopasować sobie swojej twarzy, prawda? Tutaj do obiektywu. Jednak potrzebujesz sobie od czasu do czasu spojrzeć na siebie, upewnić się, że wszystko jest cacy, że wszystko jest ok, że tam akurat nie, w tej chwili jestem idealnie na poziomie mojej głowy. Jeszcze jedna sprawa. Mam trzy szkła Sony. Trzy szkła, a w zasadzie można by powiedzieć, że cztery szkła, czyli to jest ta kitowa 1650, dobrze się sprawdzająca, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż tutaj 3,5 światło, prawda? Tutaj jest 16, 16 na tym aparacie, na 6500, 10 do 18, no i jeszcze jedna Sigma 30. Ta 30, jaka by była, czy nie była, zakup 6400 zmusił mnie do aktualizacji oprogramowania i odkąd zaktualizowałem oprogramowanie w bardzo prosty sposób, to wszystko działa cacy. Naprawdę autofokus jest fenomenalny i tylko dlatego autofokusa warto sobie ten sprzęt kupić. Aczkolwiek mówię, jak masz wolne 5000, to na pewno jest to wybór dla Ciebie. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Ponieważ, mówię, miało to zaprezentować vlogowanie ad hoc, być może wideo nie jest zbyt składne, ale czasem jest tak, że jakaś myśl ci przychodzi do łba i potrzebujesz ją szybko zmaterializować na jakichś nośnikach elektronicznych i Sony Alpha 400 jest do tego, nazwijmy to, idealna. Jeszcze raz narcystycznie popatrzę na siebie, skomentuj ten filmik. No i do zobaczenia w następnym wideo. Być może to będzie jakiś follow-up do Alpha 6400, a być może w końcu zdecyduję się tutaj na jakieś refleksje na temat rewelacyjnego nabytku Rode. To jest taki interfejs, ale jedna jego wielka zaleta, ponieważ podczas streamów możesz rozmawiać z ludźmi przez telefon, a mianowicie zarówno przez telefon, jak i telefon z Wi-Fi. Także skomentuj to wideo i do zobaczenia następnym razem.